Kilkadziesiąt osób wzięło udział w akcji mycia zrekonstruowanego ogrodzenia dawnej słupskiej synagogi. To był gest pamięci o przedwojennych żydowskich mieszkańcach i dramatycznej historii ich miejsca kultu. To już kolejna taka akcja od niemal 10 lat. Zawsze w okolicy rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim pracownicy Słupskiego Ośrodka Kultury, ale także wolontariusze dbają o odbudowany fragment muru, czyszczą go z mchu, myją, a także sprzątają teren wokół niego, który wciąż przez wielu mieszkańców okolicy traktowany jest jak psia toaleta. Od kilku lat w pracach porządkowych pomagają uczniowie pobliskiego zespołu szkół mechanicznych i logistycznych. Również teraz w mycie i sprzątanie zaangażowała się grupa młodzieży z mechanika. Dla nich była to także lekcja o historii przedwojennego miasta i jego mieszkańców. Ogrodzenie, choć już czyste, wymaga jednak nie tylko prac pielęgnacyjnych, ale również restauracyjnych. Na jednym z filarów brakuje bowiem zwieńczenia, a w wielu miejscach wykruszyły się już fugi łączące cegły. Konserwacji wymagają też elementy metalowe. Ogrodzenie powstało w 2006 roku, jest wierną kopią tego, które stało tam przed wojną i otaczało synagogę. Budowla została zniszczona 10 listopada 1938 roku podczas Nocy Kryształowej. Płot odtworzono po niemal 70 latach.